You want to see something really scary? You bet. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 przeklętych planów horrorów. If there were anything wrong, you'd tell me, wouldn't you? Przyjrzymy się planom filmowym, które były nękane wypadkami i lub dziwnymi wydarzeniami. Znacie historie, które pominęliśmy? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Omen. Liczba dziwnych zdarzeń i wypadków związanych z tym filmem powala. Aktor Gregory Peck i scenarzysta David Seltzer lecieli osobnymi lotami do Wielkiej Brytanii, a w oba samoloty trafił piorun. Psy wynajęte do filmu zaatakowały trenerów. Hotel reżysera Richarda Donnera został zbombardowany przez IRA i potrącił go samochód. Gregory Peck odwołał swój lot samolotem, który się rozbił i wszyscy zginęli. A pierwszego dnia zdjęć kilku członków załogi przeżyło zderzenie czołowe w drodze na plan. Po zakończeniu produkcji członek ekipy od efektów specjalnych i jego asystentka mieli wypadek samochodowy, w wyniku którego asystentka zginęła na miejscu. Look at me, Damien. It's all for you. Numer 9. Maksymalne przyspieszenie. Ten mniej znany film Stephena Kinga miał wiele incydentów. Operator Armando Nannuzzi stracił prawe oko, kiedy kosiarka uderzyła w drewnianą podporę i dostał odłamkami drewna. Przy nieudanym wyczynie z ciężarówką z lodami kamerzysta otarł się o śmierć, a uratował go w ostatniej chwili jego pomocnik. Wiele pojazdów zepsuło się w czasie produkcji, co spowodowało szereg opóźnień, a przez plan przeszedł huragan. Stephen King sam wyreżyserował ten film, a zapytany w wywiadzie, dlaczego nie wyreżyserował kolejnych, z żalem odpowiedział: po prostu obejrzyjcie maksymalne przyspieszenie. This machine just called me an asshole. Numer 8. Egzorcyzmy Emily Rose. Film jest oparty na prawdziwej historii Annelise Michel, Niemki, która w ostatnim roku życia przeszła ponad 60 prób egzorcyzmów. Give me your name, demon! Names! Names! W tym czasie przestała jeść i zmarła z niedożywienia i odwodnienia. Jej rodzice i dwóch księży zostali aresztowani i oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. People say that God is dead. But how can they think that if I show them the devil? Aktorka grająca Emily Rose, Jennifer Carpenter, twierdziła, że podczas produkcji kilkukrotnie budziło ją włączanie się radia w nocy. Co więcej, często włączało się ono w konkretnym momencie piosenki Alive Pearl Jamu, w którym frontman Eddie Vedder śpiewa: Aktorka Laura Linney również zgłaszała dziwne włączanie się radia. Numer 7. Return to Babylon. Ten film może nie miał być horrorem, ale doniesienia o wydarzeniach w czasie kręcenia i montażu są przerażające. To niemy film przedstawiający życie aktorów, w całości nakręcony starą kamerą z ręczną korbą, który zawiera muzykę z lat 20. Opis podaje, że to dramat, ale znaczna część produkcji filmu wywołała niepokój u aktorów i ekipy. Aktorka Jennifer Tilly podczas kręcenia czuła, że dotykają ją upiorne ręce. Niektóre z lokacji wzbudzały złe uczucia i część aktorów chciała je opuścić. Najbardziej przerażające było jednak to, że kiedy reżyser Alex Monty Kanawati montował materiał, twierdził, że czasem twarze aktorów tajemniczo zmieniały się w demoniczne oblicza. Numer 6. Strefa mroku. Scare me. Are you ready? Okay, go ahead. What are you doing?
Wypadek, który miał miejsce na planie Strefy Mroku, był tak makabryczny i tragiczny, że po nim zmieniono przepisy dotyczące produkcji. Podczas kręcenia tej sceny złamano wiele praw aktorów dziecięcych, w tym filmowano w nocy i to w pobliżu eksplozji. W przeklętej scenie aktor Vic Morrow miał uratować dwoje osieroconych dzieci przed atakiem helikoptera, podnosząc je i uciekając. Jednak scena obejmowała wiele eksplozji w pobliżu helikoptera, a pirotechnika zakłóciła lot pilota, powodując, że helikopter wymknął się spod kontroli i wylądował na trzech aktorach. Vic Morrow i dwoje dzieci zginęli na miejscu. Numer 5. Obecność. Każdy film oparty na przypadku Eda i Lorraine Warrenów, znanych demonologów i ekspertów od zjawisk paranormalnych, musi mieć na planie jakieś upiorne zdarzenie. Na tym planie jedna z aktorek dziecięcych, Joey King, w czasie kilku tygodni zdjęć znajdowała na swoim ciele tajemnicze siniaki. Do you see it? See what? Aktorka Vera Farmiga, grająca Lorraine, twierdzi, że budziła się co noc między 3 a 4 nad ranem, czyli w tak zwanej godzinie czarownic. Pewnego ranka obudziła się z 3 zadrapaniami na udzie i 3 dziwnymi cyfrowymi zadrapaniami na ekranie laptopa. She possessed the mother to kill the child. She visits Kellen every night. That's what the bruise marks are. She's feeding off of her. Na planie przedstawiającym magazyn Warrenów tajemniczo przesuwały się i przemieszczały różne przedmioty. Nothing's a toy. Not even the toy monkey. Don't touch it. Numer 4. Dziecko Rosemary. This is no dream. This is really happening. Przekleństwem tego filmu była postprodukcja, a pecha miało wiele osób. W roku, w którym ukazał się film, zmarł kompozytor Krzysztof Komeda, kiedy na imprezie spadł z klifu, co spowodowało 4-miesięczną śpiączkę, z której nigdy się nie wybudził. W następnym roku producent William Castle miał kamienie nerkowe, które ledwo udało się wyleczyć. Jego kariera potem to równia pochyła. Najbardziej klątwa dotknęła reżysera Romana Polańskiego. Jego ówczesna dziewczyna, Sharon Tate, podobno pojawiła się w filmie jako statystka. Później została jego żoną, a w czasie ciąży została zamordowana przez rodzinę Mansona. Historia Mansona to prawdziwa zagadka dla wszystkich zainteresowanych stron. Numer 3. Kruk. Film często kojarzony jest ze śmiercią głównego aktora, Brandona Lee. Niewłaściwie załadowany rekwizyt spowodował, że Lee został postrzelony w brzuch, a następnie wykrwawił się w szpitalu po transfuzji 60 litrów krwi. Jednak na planie miały miejsce wypadki, po których członkowie ekipy nazywali go klątwą kruka. Pierwszego dnia zdjęć członek ekipy został poważnie porażony prądem i poparzony w wypadku z udziałem podnośnika. Trzeciego dnia ciężarówka z rekwizytami w niewytłumaczalny sposób się zapaliła. Kaskader przebił scenografię i złamał kilka żeber. Huragan rozniósł plan, a inny członek ekipy wbił sobie w rękę śrubokręt. Numer 2. Duch. Wiele teorii spiskowych łączyło klątwę ducha z wykorzystaniem w filmie prawdziwych ludzkich szkieletów. Najwyraźniej były tańsze. Na planie sequelu przeprowadzono egzorcyzmy, ale to inna historia. Oryginalny film był przedmiotem czegoś, co wielu nazywało przekleństwem śmierci. Aktorka Dominique Dunn, grająca najstarszą córkę, w roku premiery została uduszona przez swojego byłego chłopaka. Aktorka Heather O'Rourke zmarła w wieku 12 lat, na krótko przed premierą trzeciego filmu, na niezdiagnozowaną chorobę Crohna. Była też śmierć z powodu raka żołądka, z komplikacji po przeszczepie i morderstwo. Każdy, kto był zaangażowany w ten film, nadal żyje w stresie. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Egzorcysta. The power of Christ compels you! That the power of Christ compels you! Film był w zasadzie pierwszym w swoim rodzaju, ponieważ tego rodzaju horrorów po prostu wcześniej nie było.
Na planie i poza nim było mnóstwo wypadków, zgonów i dziwnych, złowieszczych wydarzeń. Nie znamy szczegółów, ale podobno z filmem związanych jest 9 zgonów, w tym aktorów Wasiliki Maliaros i Jacka McGowrana, dziecka operatora, członka ochrony i dziadka aktorki Lindy Blair. Aktorka Ellen Burstyn doznała trwałego uszkodzenia kręgosłupa, a pierwszy plan spłonął w tajemniczym pożarze. W czasie kręcenia do aktora Jasona Millera, który grał ojca Carrasa, podszedł na ulicy ksiądz, wręczył mu medalion i ostrzegł przed zemstą diabła. To naprawdę wieje grozą. I need reassignment, Tom. I want out of this job. It's wrong. It's no good. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.